zobaczyć. No to się tak niestety dzieje, że to się nam jakoś rozłazi. I bądźmy zwartą grupą, to jest modlitwa, to nie jest klub dyskusyjny, tylko jak idziemy, to się modlimy. No, już żeśmy dużo sobie powiedzieli, resztę no, czas pokaże, tak jak mówię, nie ulegajmy emocjom, bo to jest najgorszy doradca i niektórym ludziom zależy na tym, żeby nas pobudzić, no i wtedy będą przychodzić, nagrywać, prawda, i puszczać w świat, że tego, a przecież nie zależy, zależy nam na tym, żeby to miejsce było. I w tym roku, teraz obchodzimy szóstą czy siódmą rocznicę pogrzebu świętej pamięci pani Marii Trzcińskiej, więc no, na tym się skupmy, jej duszę polecajmy Bogu w modlitwie. Dzisiaj będziemy właśnie modlić się i za pomordowanych w KL Warszał, i za jej duszę, prawda, takiej wielkiej borowniczki, wielkiej orędowniczki sprawy no, ujawnienia i o prawdy o tym terrorze, o tym no, męczeństwie mieszkańców stolicy. Zaznaczam, dzisiaj pójdziemy nową trasą, ponieważ jak widzicie, tu nie ma warunków do modlitwy. Pójdziemy w prawą stronę, to że idziemy z tablicą i KL Warszał niesiemy, to niestety, ale to niewiele rowerzyści jeżdżą, a tutaj mamy wolną drogę, ciszę, spokój i tak samo dochodzimy do tego miejsca, prawda, nam bliskiego. Więc jeżeli, a poza tym przez park jest nierówny chodnik, tam można się przewrócić, nie mamy oświetlenia, a tutaj mamy oświetlenie przez cały czas. Jak będzie w kwietniu, już dzień dłuższy, będzie zmiana czasu, to wtedy będziemy szli normalnie Kasprzaka i przez park, ale to wtedy będzie widocznie. A w miesiącach zimowych idziemy krótszą drogą, oświetloną. I bezpieczną. Przede wszystkim na tym nam zależy. Rozpoczniemy tutaj modlitwę wyznaniem wiary i rozpoczniemy różaniec. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczą pod Pontym Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebany, wstąpił do piekła, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, świętych obcowani, grzech odpuszczeni, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami. Błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu Świętemu.
ten, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nami. Gdyś chwila współ cierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Nie ruszamy, krzyż i tablica. Nie wiem, czy baner też pójdzie przodem, jak tam uważacie. I skręcamy w prawo, idziemy chodnikiem. No, śmiało, śmiało, śmiało. O, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami. I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna, przyczyń się za nami. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen. We wszystkich intencjach Ojca Świętego, aby zyskać odpust zupełny, który ofiarujemy za pomordowanych naszych rodaków tutaj na KL Warszał. Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. A teraz wspominamy dzień pogrzebu świętej pamięci Pani Sędzi Marii Trzcińskiej. Za jej duszę, jak to zwykle w czasie pogrzebu, odmówmy. Anioł Pański zwiastował Pani Maryi i poczęła z Ducha Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. A Słowo ciałem się stało i mierz zamieszkało między nami. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Módl się za nami, Święta Boża Rodzicielko, abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się, łaskę Twoją prosimy Cię, Panie, racz wlać w serce nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim wcielenie Chrystusa, Syna Twego, poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni przez tegoż Chrystusa, Pana naszego. Amen. I tak jak w dniu pogrzebu nad grobem śpiewa się tą piękną pieśń, ten hymn ku Matce Bożej, tak samo i my, kto tam może, to niech się włączy. Witaj, Królowo, Matko Miłosierdzia, życie słodyczy i nadzieją nasza witaj. Do Ciebie wołamy, wygnańcy synowie Ewy, do Ciebie wzdychamy, jęcząc i płacząc na tym łezpadole. Przeto orędowniczko nasza, one miłosierne oczy swoje na nas zwróć, a Jezusa błogosławiony owoc żywota Twojego o tym wygnaniu nam okaż. O łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Wieczny odpocznek raczy i dać Panie. A światłem się korzysta, niechaj świeci. Wieczny odpoczynek raczy jej dać, Panie. A światłem się korzysta, niechaj świeci. Wieczny odpoczynek raczy jej dać, Panie. A światłem się korzysta, niechaj świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. Amen. I teraz w ramach ogłoszeń 23, czyli w najbliższą niedzielę za 2 tygodnie, to jest najbliższa niedziela rocznicy. Chyba, o ile pamiętam, to pogrzeb pani sędzi odbył się 27 marca, więc w sobotę 23 spotykamy się przy drewnianym kościele na Brudnie, bo pójdziemy do grobu świętej pamięci pani sędzi i proponuję godzinę 12. W godzinie modlitwy Anioł Pański pójdziemy, zapalimy światło, pomodlimy się, a później pójdziemy na grób pani Elżbiety Trzcińskiej. Jak już będziemy? 23 marca, w sobotę, od dziś za 2 tygodnie, o godzinie 12:00 przy drewnianym kościele się spotykamy.